Cześć, jestem Marcin Cebula, tak się nazywam. Przyjechałem do Was z Placu Konstytucji, to jest jakieś 1,5 kilometra stąd. Tu mieszkam w Warszawie. Z tego co zauważyłem, to mężczyźni reagowali na fruwające butelki, ale kobiety przede wszystkim na Twój uśmiech. Czy w tym fachu trzeba umieć się uśmiechać? Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa, natomiast w ogóle tego nie zauważyłem. Takie są fakty. Natomiast zdecydowanie trzeba umieć się uśmiechać. Jakby w ogóle barmaństwo jako sztuka i sport dla mnie na przykład bardzo buduje pewność siebie, więc ten uśmiech jest jakby nieodłączną częścią każdego mojego pokazu. Czy tegoroczne zawody są na wysokim poziomie? Słuchaj, zdecydowanie. Mamy bardzo dużo zawodników z zagranicy. Mamy w tej chwili już 6-krotnego mistrza świata Tomka Małka, który w ogóle jest szefem mojej firmy, za co bardzo mu dziękuję, że mogę w niej jakby być. Mamy Toma Dajera z Anglii, Gianluigi Bosco z Włoch, Bruno Van Zan z Włoch. Mamy naprawdę wielu klasowych zawodników, którzy mam nadzieję zrobią fajne show. Gdy pani, która ciebie zapowiadała, trzymała tabliczkę Fighter, pomyślałem sobie, że masz jakiś plan wchodząc na scenę. Powiedz nam, czy ten plan wykonałeś? Szczerze mówiąc, nigdy nie jestem zadowolony ze swoich pokazów i uważam, że zawsze mogło być lepiej. Wyznaję taką zasadę. Moment, w którym zaczynasz być z siebie zadowolony, jest momentem, w którym zaczyna się Twój koniec. Więc zawsze staram się dążyć do doskonałości. Ale myślę, że najlepszym dowodem jakości tego pokazu była niesamowita owacja po nim, więc serdecznie Ci gratuluję i trzymam kciuki za wygraną.